Cześć, dziś mam przed sobą dwa domowe routery Mikrotika wyposażone w Wi-Fi. Różnią się one tylko tym, że ten po lewej ma gigowe porty Ethernet, ten po prawej ma 100 megabitowe. Oba routerboardy to są 951, przy czym ta po lewej to jest 951G-2HND, a ta po prawej to jest 950UI-2HND. Oznaczenia Mikrotika są dla mnie po dziś dzień do końca niezrozumiałe, dlatego że są co najmniej niekonsekwentne, bo ten G po lewej również ma port USB, a nie ma oznaczenia U w nazwie, chociaż powinien mieć. Ten ma oznaczenie U, co oznacza, że ma port USB. Oba mają porty USB, ten po prawej ma tą zaletę jeszcze, że ma wyjście zasilania PoE na porcie 5. Ten po lewej nie ma wyjścia zasilania na porcie 5, jedyne co to można go zasilać przez PoE z portu pierwszego, tak samo jak zresztą tą wersję 100 megabitową też można zasilać przez PoE z portu pierwszego. Oba routerboardy z zewnątrz się kompletnie niczym nie różnią. Oczywiście oprócz oznaczenia i oprócz tego, że ten jeden ma troszeczkę też inną naklejeczkę. Teraz wezmę je, rozmontuję i zobaczę, czy w środku może się jakoś różnią. Żeby rozmontować te routerboardy, to nie muszę odkręcać żadnych śrub. Wystarczy, że użyję jakiegoś narzędzia po to, żeby podważyć tutaj to z tych stron i wtedy będę mógł zobaczyć, co jest w środku. Jak widzicie, rozmontowałem całość. Było troszkę trudniej niż myślałem, bo tutaj z tyłu okazuje się, że jest taka naklejka, która jednocześnie jest przyklejona do tej jednej części obudowy i do tej drugiej części obudowy. Wystarczyło to delikatnie podgrzać opalarką, tak żeby niczego tutaj nie rozpuścić, nie uszkodzić i te naklejki bez problemów odeszły. Z montażem będzie dużo łatwiej, bo jedyne co to będę musiał tutaj uważać, żeby tej naklejki przez przypadek nie podwinąć w złą stronę, a ona się już później tutaj sama przyklei. Jeżeli chodzi o pierwsze różnice, no to na pierwszy rzut oka jedyne co to różnią się oczywiście oznaczeniem tutaj na płytce. No i różnią się kolorem tych płytek drukowanych. Póki co pozostałe elementy są takie same, ale zobaczymy, co będzie dalej w środku, jak całość zaczniemy rozkładać. Tutaj znowu całość była przyklejona z przodu tą etykietą, która jest z opisem portów, więc nie wyszła tak łatwo. Trzeba było troszeczkę tutaj pomęczyć się, popracować z tym. I tutaj to, co w tej chwili zobaczyłem, to po prostu co to jest. Znaczy wiem, co to jest, ale dlaczego to się znajduje na antenie? No tak, radiator, tutaj zwróćcie uwagę, to po prostu czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Chyba było tak ciepło, albo on wisiał do góry nogami, fakt jest faktem, dość długo. Ale radiator tutaj, który powinien znajdować się na tym chipie, znalazł się tutaj na antenie. Nie chcę wiedzieć, jak to wpływało na odbiór wszystkiego i że cud, że to w ogóle działało i się nie uszkodziło w jakiś sposób ten moduł radiowy. Ale generalnie to będę musiał ten radiator przenieść tutaj. I przy okazji chyba jakąś taśmę na nim wymienić, czy tam czym on tam jest przyklejany, no bo nie wygląda to dobrze. W drugim mam nadzieję, że nie jest tak samo, że jest lepiej. No, już widać, że nie ma tego radiatora, więc raczej jest w porządku. Ale dobra, wyjmijmy. No i tu już jest w porządku. Zobaczcie, że różnica jest zasadnicza, jeżeli porównamy te dwie płytki. Ta lewa ma jeden chip więcej. To jest switch chip, który właśnie nam robi te gigabitowe porty LAN. Ta wersja ma bezpośrednio porty wpięte do procesora. Nie ma żadnego switch chipa. Procesory no, są te same z tego, co pamiętam w nich. Albo bardzo podobne, natomiast na pewno mają tą samą częstotliwość taktowania. No i tu widzimy, że są te anteny na 2-4 GHz w taki sposób wykonane na tej płytce drukowanej. Tutaj muszę uważać, jak to będę demontować, bo to dość mocno jest przyklejone. Zapewne to podgrzeje, chociaż to będzie pewnie kłopot, bo to jest radiator znowu i podgrzewanie radiatora, no to jest zawsze problem, bo on oddaje ciepło jak najbardziej, jak tylko może. Będę musiał uważać dlatego, żeby te anteny nie uszkodzić. Tu jest martwa mucha jeszcze, która nas nie interesuje, bo gdzieś widocznie w jakimś porcie była albo wewnątrz tego urządzenia. Także różnice są dość duże, tak całkiem inne płytki drukowane.
układ radiowy sam bardzo zbliżony, bo chip w tym samym miejscu radiowy, ta część taka sama płytki. Natomiast tutaj już są dużo większe różnice, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten układ switch chipa, który tutaj jest. Samego już demontażu tego radiatora stąd, z tej anteny nie będę pokazywał, bo to nic ciekawego tak naprawdę, trzeba go tylko delikatnie tutaj usunąć i przykleić z powrotem na tym procesorze. Dobrze, że w ogóle się nie przegrzewało, to też mógł być kłopot. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie lajka, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Z mojej strony to by było na tyle. Do następnego.